Hejka, sportowe wariaty! Ja nazywam się Ola i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Jest to ciąg dalszy poprzedniej części o poradniku początkującego futbolisty. Musiałam materiał podzielić w trakcie montażu na dwie części, ponieważ okazało się, że naprawdę się rozgadałam i nie było w stanie, jakby wszystko było istotne. I właśnie dlatego, że zdecydowałam się podzielić ten odcinek na dwie części, to dlatego mi się różnią kolory włosów, ponieważ nie przewidywałam tego, że zrobię to na etapie nagrywania. A w międzyczasie byłam u fryzjera, więc niech Was nie zdziwi, że wyglądam inaczej. Poprzedni filmik był o korkach i mouthguardach, link tutaj, a ten będzie o dalszej części wyposażenia futbolisty, czyli jakby w kolejności co się kupuje, co jest najbardziej potrzebne. Czyli będzie kask oraz shoulder pads, czyli pady po prostu. Zatem zapraszam do oglądania. Kaski, czyli tutaj prezentuję, jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda futbolowy kask. Kask składa się ze skorupy, z poduszek w środku, z face maska, czyli tej kratki ochronnej na twarz, oraz tutaj z chin strapa, czyli zapięcia na brodę. Kiedy przymierzecie kask po raz pierwszy, pamiętajcie, że najlepiej sobie złapać go w ten sposób. Tutaj o, palec wskazujący na dziurę w uchu, kciuk tutaj na, nie wiem, tutaj tak za ucho, i rozszerzyć go i nałożyć na głowę. Może nie będę teraz tego prezentować, ale tak to wygląda w teorii. W praktyce na przykład ten kask się praktycznie nie rozszerza na boki i ja go po prostu wciskam tak. Naprawdę, jeżeli nie macie dużego budżetu do wydania na sprzęt futbolowy, to rzecz, na którą na pewno warto przeznaczyć więcej pieniędzy, jest to kask. To chroni wasz mózg, wasz kręgosłup, wasze życie. I naprawdę tutaj nie warto oszczędzać i nie kupować Adamsa za 50 zł albo jakieś pałeserki, tylko kupić chociaż taki kask, który jest sprawny i według badań Virginia Tech, które Wam zalinkuję w opisie, jeszcze się nadaje. Kask jest zdecydowanie właśnie tym najdroższym elementem wyposażenia futbolowego oraz shoulder pads, czyli te pady na ramiona. Ale często zdarza się tak, że drużyny mają jakąś taką bazę sprzętu drużynowego. Można wypożyczyć sprzęt i zanim człowiek się dorobi własnego, można właśnie grać w tym pożyczonym, który z reguły też jest bardzo dobry, więc to nie jest jakiś tam byle badziew. Z reguły, nie wiem jak jest wszędzie. Także nie zniechęcajcie się, jeżeli dopiero co zaczynacie przygodę z futbolem albo zamierzacie ją zacząć. Będzie dobrze. Z reguły naprawdę da się to jakoś ogarnąć. Nie będę Wam podawać, jakie konkretne modele warto kupić czy coś takiego, bo to jest naprawdę bardzo indywidualna sprawa, ale takie powiedzmy trzy wiodące marki na rynku kasków to jest właśnie Riddle, Shad, Xenit, no i plus czwarta Ravings, ale jakby trochę mam wrażenie, że jest mniej ich kasków coraz. Ale to może tylko moje wrażenie. Nie będę Wam opowiadać o modelach, ale chcę się podzielić z Wami tym, abyście dobrze je sobie dopasowali do głowy i nie kupowali kasku nawet, jak będzie super mega okazja, jakiś zajebisty Xenit, który normalnie kosztuje kilka tysięcy, teraz za 1000, jeżeli on na Was nie pasuje. Pasujący kask jest wtedy, kiedy możecie go ledwo założyć na głowę. Jeżeli Wasz kask po założeniu na głowę da się poruszać tak za kratkę kasku, to znaczy, że jest za duży i absolutnie nie możecie w nim grać. Jeżeli tylko trochę Wam się rusza, możecie spróbować dopompować te poduszki w środku. Tutaj są takie zaworki. I spróbować go dopasować, ale jeżeli on po prostu się... da się go odwrócić tak... Nie. No nie. To jest po prostu... No to... niewiele lepiej niż jakbyście w ogóle nie mieli tego kasku. A naprawdę naoglądałam się tyle źle dopasowanych kasków i się zastanawiam, jak ktoś w stanie jest w tym grać, to nie wiem. I właśnie, kask ma ledwo wchodzić na głowę, ma być ciasny. Może Was trochę boleć głowa. Mnie na przykład w tym boli czasem głowa. Po prostu od tego, że mi uciska z tyłu głowy w pewnych punktach. Ale to wystarczy, wtedy sobie go zdejmę na chwilę, jest już spoko.
Ale tak ma być. No, kask to nie jest czapka zimowa, żeby była mięciutka i było w niej tak milutko. Tylko kask ma być bezpieczny i ma chronić waszą głowę. Ma chronić wasze życie. Serio. To w sensie, no to nie są jaja. I jeszcze taka mała rada. Jeżeli kupujecie kask nowy w sklepie, bo są sklepy futbolowe w Polsce, jeżeli ktoś nie wie, warto kupić go od razu w kolorze drużynowym. W sensie na przykład, jeżeli wasza drużyna gra w czarnych kaskach, to kupić go od razu w kolorze czarnym, jeżeli nie wiem, w czerwonych, to czerwony. Po prostu jest później mniej zachodu z przemalowywaniem takiego kasku, a poza tym, jeżeli kupujecie nowy kask i chcecie go pomalować, to o ile mnie pamięć nie myli, to wtedy kask traci gwarancję. W kaskach są też różne face maski i też warto sobie od razu kupić dobry face mask, jeżeli macie oczywiście taką możliwość, jeżeli na przykład właśnie nowy kupujecie kask i możecie sobie wybierać spośród face masków. Ten jest typowy face mask dla skills position, czyli dla DB, linebackerów, WR-ów, RB, czyli taki, w którym całkiem dużo widać, nie jest tu jakoś specjalnie mega zabudowany. Dla liniowych często face maski są o tutaj dłuższe i tutaj jest ta dziura jest mniejsza widoczność. Oczywiście można grać na pozycji receivera z face maskiem dla liniowego, ale może być ciężko. Jeszcze jedna rzecz, która występuje w kasku, czyli właśnie chin strap, zapięcie. U mnie jest po prostu w takim różowym kondomie na właśnie chin strap, bo u mnie powodował taki goły chin strap odparzenia i uczulenia tutaj na buzi. Normalnie on wygląda o tak. Właśnie miękki chin strap jest najczęściej dodawany do kasków jako taka oczywista rzecz. No i właśnie możecie sobie też taki kondomik kupić, jak wasza skórka jest też tak wrażliwa. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, czyli pady. Nie zmieszczą mi się w kadrze, więc tylko tak pokazuję. Shoulder pads, czyli powiedzmy taka ostatnia część wyposażenia, bo z reguły, kiedy wchodzi się do drużyny w treningi, to kolejność jest właśnie, że najpierw są korki, szczęka, kask, no i na końcu pady. Oczywiście można w innej kolejności sobie tak kupić, ale powiedzmy tak z reguły. Akurat z padami wydaje mi się, że nie ma aż takiej filozofii, ponieważ no one głównie chronią przed tutaj złamaniami, obiciem się tutaj wszędzie. Z mojego doświadczenia chciałabym się podzielić tyle, że warto wybierać jednak mniejsze pady niż większe. W sensie, że nie, że na przykład jeżeli normalnie nosicie, nie wiem, koszulki XXL, to się chcecie wbić w pady S-ki, nie o to mi chodzi. Ale żeby nie kupować sobie na wyrost tych padów, że o, to jest troszkę za duże, to jakoś ta będzie. Moim zdaniem, z mojego doświadczenia, lepiej w drugą stronę. Lepiej kupić za małe te pady, bo w sensie za małe, no. Ja na przykład noszę pady S-ki i tak bym mogła w sumie, chciała sobie jakieś mniejsze jeszcze kupić. Głównie dlatego, żeby mieć jak najmniej kilogramów na sobie, bo każdy dodatkowy kilogram, no to jednak spowalnia nas. Znaczy kilogram, gram. Na pewno no, mniejszy pady troszkę mniej waży i jeżeli mamy za duże pady, mamy tutaj za dużą rozpiętość tych ramion. Dla mnie na przykład był to minus przy pozycji running backa, bo po prostu się nie mogłam przez dziurę przedrzeć, bo zostawałam na ramionach. Jeżeli właśnie nie zaczynacie przygodę z futbolem, to moim zdaniem można sobie odpuścić kupowanie drogich padów. Takie za 200-300 zł spokojnie wystarczą, a nawet i mniej. Bo dziadowskie pady tak naprawdę, no nic wam się nie stanie w dziadowskich padach. W sensie, no nie będziecie mieć wstrząsienia mózgu, jak kupicie, tak jakbyście kupili dziadowy kask. Więc pady, powiedzmy, możecie sobie na jakieś wypasione to odłożyć, jak już się wkręcicie w ten sport i wtedy rzeczywiście warto zainwestować. To ja myślę o tym, może na wiosnę jakieś sobie wypasione kupię. Na razie gram w jakichś zwykłych szatach, i za które zapłaciłam 300 zł, jest naprawdę spoko. Za to ciekawostką dla dziewczyn może to być, że są pady damskie. Nie wiem co prawda, gdzie można je teraz kupić, ale ja mam jedne. Jak ktoś chce, to mogę je sprzedać, bo ich nie używam. Już wam pokazuję. Wybaczcie, ale one są strasznie zakurzone. Jak widzicie, mają miejsce na biust. Ja na przykład nie widziałam jakiejś specjalnej różnicy, ale może u dziewczyn z jakimś rzeczywiście większym biustem może to być spora różnica. Ogólnie mam wrażenie, że te pady właśnie wyprofilowane na damskie
dużo lepiej sprawdzają się u w ogóle większych dziewczyn. Nie tylko z większym biustem, ale powiedzmy bardziej przy kości. Bo jednak dużo lepiej się po prostu na ciele układają. Pady mogą mieć różne zapięcia, ale nie chcę już się nad tym rozwodzić, bo moim zdaniem to przy początkach gry w futbol nie ma jakiegoś za dużego znaczenia. A chciałam tu wam samą taką esencję, taką wiedzę w pigułce wam tutaj dać. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o taką praktyczną wiedzę dla osoby początkującej w tym sporcie. Mam nadzieję, że czegoś się z tego dowiedzieliście. I część weteranów, futbolistów może uznać to za jakieś takie korki jeszcze sobie dobierać pod boisko. Ale tak naprawdę dlaczego by nie? Jeżeli tak jak ja macie takie natręctwa, że jak wam coś przeszkadza, to nie jesteście w stanie się skupić na waszym głównym zadaniu, no to właśnie warto wiedzieć, że można sobie troszkę ułatwić to życie. Można trochę zaoszczędzić, albo trochę gdzieś więcej warto wydać. Uważam, że lepiej uczyć się na czyichś błędach, a nie na swoich. Dlatego właśnie chciałam wam to wszystko przekazać, żebyście się na moich błędach nauczyli. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam w tak ważnych kwestiach. Jeżeli sami nie trenujecie, ale znacie kogoś, kto chce zacząć albo dopiero zaczął rekrutację, możecie go odesłać do tych trzech części poradnika początkującego futbolisty. Mam nadzieję, że powstanie jeszcze jedna część. Jeszcze nie do końca wiem o czym, chociaż tak naprawdę jest bardzo dużo tematów na początku trenowania futbolu. Zastanawiam się tylko, jak je ugryźć, czy da się w ogóle jakoś tak w zgrabny sposób ugryźć, no ale wyjdzie w praniu. Jeżeli filmik wam się podobał, będę wdzięczna za zostawienie łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to trzeba już. I oczywiście zapraszam was do śledzenia mnie w innych moich mediach społecznościowych, gdzie zaraz się pojawi tablica ze wszystkimi informacjami. I żegnam się z wami i do zobaczenia już wkrótce. Pa, pa.